Jak to się stało, że święty Józef, opiekun, stał się patronem dobrej śmierci? Okazuje się, że geneza i źródła tych obyczajów, tego spojrzenia, tego patronatu sięgają aż głębokiej starożytności. I o tym w dzisiejszym programie. Czym są apokryfy? Apokryfy to są, jak sama nazwa wskazuje, dzieła, które zawierają rzeczy ukryte. Apokryfy to są te, które zawierają tajemnice. Apokalipsa to jest z kolei to są dzieła, w których odsłonięta jest tajemnica. Było tak, że ponieważ wiele elementów, wiele epizodów, nawet długotrwałych okresów czasowych w życiu świętej rodziny było zupełnie nieznanych, autorzy starożytni próbowali uzupełniać to, rozwijać, również na kanwie pewnie legend i różnego rodzaju informacji przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Także to nie jest tylko pewnie jakaś pobożna bajeczka, to były historie, które przekazywano i tak naprawdę nikt nie był w stanie zweryfikować, co jest prawdą, a co nie. Taka była wtedy też powszechna praktyka, jeżeli chodzi o dzieła literackie, że można było zaczerpnąć z innych dzieł, zmodyfikować i podać pod swoim imieniem. Druga sprawa to była taka gorliwość religijna, bo próbowano usprawiedliwić, wyjaśnić, rozwiązać pewne problemy. Tutaj klasycznym przykładem jest legenda powielana przez apokryfy o tym, że Święty Józef był wdowcem, miał dzieci. No, próbowano z jednej strony obronić dziewictwo Maryi, z drugiej strony próbowano jakoś wyjaśnić te trudne elementy, które by świadczyłyby o tym, że Najświętsza Maryja Panna miała również inne dzieci poza Jezusem. A tak naprawdę to brało się to z głębokiej pobożności. I tak jak mówię, też trudno mieć pretensje do starożytnych, że nie mieli takiej wiedzy jak my. Wbrew pozorom, my jesteśmy w o tyle lepszej sytuacji, że jesteśmy wzbogaceni przez 2000 lat rozważań, analiz, badań. Natomiast przepływ informacji w starożytności, mimo że była ona czasowo bliższa opisywanym wydarzeniom, to jednak no, przepływ informacji nie był tak powszechny, jak ma to miejsce dzisiaj. Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na legendę o świętym Józefie Cieśli. To jest apokryf z IV wieku. Przygotowałem dla Państwa wybór tekstów z tego apokryfu. No, sprzed tya600, 650 lat. I dostrzeżemy tam wiele elementów, które później pojawiają się w tradycji kościoła, w, w, w sztuce ars moriendi, sztuce dobrego ubierania. Jak mówię, legenda pochodzi z terenów koptyjskich. I zawiera wiele elementów, które były w apokryfach. Czyli oczywiście nie muszę Państwu przypominać, każdy z Państwa o tym doskonale wie, że apokryfy nie są kanoniczne, choć niektóre decyzje Kościoła na temat poszczególnych apokryfów były podejmowane spory czas po, po historiach opisanych w Ewangelii. Także podkreślam, tylko tak dla porządku, że nie jest to tekst natchniony, nie jest to tekst stricte, taki jakiś eklezjalny, aczkolwiek jest to lektura pobożna, nazwijmy, nazwijmy to w ten sposób. Możemy zapoznać się z tym, jak widziano postać świętego Józefa. W terenach, na terenach zbliżonych do Palestyny, no bo Egipt i Ziemia Święta to jednak nie są znowu aż tak odległe, i w czasie zbliżonym do opisywanych wydarzeń. W tym apokryfie Pan Jezus, już jako dorosły mężczyzna, opowiada apostołom o swoim Ojcu i o tym, jak on umierał. Scena dzieje się w Ogrodzie Oliwnym. Józef, jak w innych apokryfach, miał żonę, która później umarła, miał kilkoro dzieci i, jako 111 letni starzec, bo taki wiek podaje Apokrew, umiera. A pan Jezus opowiada o tym ostatnim wydarzeniu w życiu patriarchy. Posłuchajmy. Wspólnie uważnie tego, co możemy się dowiedzieć na ten temat. Pan Jezus mówi tak. Potem zdarzyło się, iż zbliżyła się śmierć Józefa, mojego ojca, tak jak postanowiono każdemu człowiekowi. Kiedy zaniemogło jego ciało, jego anioł powiedział mu: W tym roku umrzesz. A kiedy dusza jego była zatrwożona, udał się do Jerozolimy, wszedł do świątyni Pańskiej, czynił pokutę przed ołtarzem, modląc się w następujący sposób. Czyli widzimy, że mamy tu takie bardzo pobożne podejście do przygotowania się na śmierć. I Józef modli się. Boże, ojcze wszelkiego miłosierdzia i Boże wszelkiego istnienia. Panie mojej duszy i mojego ciała, i mojego ducha, kiedy wypełnią się dni mojego życia, które dałeś mi na tym świecie, proszę Cię, Panie Boże, abyś mi posłał Michała Archanioła, aby był przy mnie, aż do wyjścia mojej strapionej duszy z mojego ciała bez cierpienia i trwogi. Bo śmierć jest wielką bojaźnią i uciskiem dla każdego człowieka, zwierzęcia domowego, dzikiego, dla robaka i ptaka. Tak, dla każdego stworzenia pod niebem, posiadającego duszę żyjącą, jest cierpieniem i udręką, aż ich dusza odłączy się od ciała. I później Józef pogłębia swoją modlitwę. Teraz więc, O Panie mój, niech Twój anioł. Stoi przy mojej duszy i moim ciele, aby odłączyły się od siebie bez bólu. Nie pozwól, aby Anioł przeznaczony mi od dnia, w którym mnie stworzyłeś, podkreślam ten moment, bo tu mamy, yy, no, można powiedzieć, tradycję o istnieniu Aniołów Stróżów. Yy. Aż dotąd zwrócił swoje zagniewane oblicze przeciw mnie. Na drodze, którą pójdę do ciebie, lecz aby obdarzył mnie pokojem. Nie pozwól, aby ci przy bramach zatrzymali moją duszę, i nie zawstydzaj mnie przed Twoim strasznym sądem. Czyli mamy tu też zapowiedź tych, którzy strzegą wejścia do, do raju, do miejsca zbawienia, do nieba. I jest już też taka mocna zapowiedź o sądzie sprawiedliwym. Nie dopuszczaj przeciw mnie fal rzeki ognistej, w której oczyszczają się wszystkie dusze, zanim ujrzą chwałę Boga. Z czym się to Państwu kojarzy? Ogień, który oczyszcza przed, przed spotkaniem z Bogiem? Bardzo interesujące, taka pochodząca z połowy IV wieku intuicja dotycząca czystce. O Boże, który sądzisz każdego w prawie i sprawiedliwości. Panie mój, niech teraz Twoje miłosierdzie będzie dla mnie pociechą, bo ty jesteś źródłem wszelkiego dobra. Tobie niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. Bóg jako ojciec miłosierny. Panie mój, niech teraz Twoje miłosierdzie dla mnie będzie pociechą, bo Ty jesteś źródłem wszelkiego dobra. I dalej Pan Jezus opowiada. Zdarzyło się jednak po tym wszystkim, iż udał się do Nazaretu, do miasta, w którym mieszkał, i zaniemuł na chorobę, na którą miał umrzeć, jak postanowiono każdemu człowiekowi. A choroba jego była o wiele cięższa niż kiedykolwiek wcześniej poprzednio była mowa o tym, że Józef do tych ostatnich lat był bardzo sprawny intelektualnie, zawodowo też fizycznie i nagle następuje to takie tąpnięcie, kiedy Święty Józef zaczyna odczuwać już wszystkie dolegliwości swojego wieku i wtedy Józef mówi, tak opowiada o tym jego syn. Jezus Chrystus, biada mi dzisiaj, biada temu dniowi, w którym moja matka wydała mnie na ten świat. No, taka rozpacz znana Państwu na pewno z Księgi Sioba, no, mamy tu prawie że dosłowne powtórzenie tego fragmentu. Biada rękom, które mnie nosiły, aż urosłem i stałem się grzeszny. Później oczywiście Kościół i teolodzy bardziej zbliżali się w taką, ku takiej, można powiedzieć, opinii, że jakie życie taka śmierć, że, że Święty Józef umierał w spokoju, w ciszy, że siedział przy nim Pan Jezus i Maryja. Więc jego odejście było takie pełne spokoju, pogodne. Natomiast ten tekst pierwotny nadaje świętemu Józefowi takie cechy bardzo ludzkie: cechy pokutującego grzesznika, cechy świętego, który widzi całą swoją niedoskonałość w zetknięciu z Matką Bożą, w zetknięciu z Synem Bożym. Biada mojemu językowi i moim wargom. Ponieważ były często wplątane w nieprawość, w obmawianie, w oszczerstwo, w próżne i niepotrzebne słowa pełne podstępu, biada moim oczom, ponieważ przyglądały się zgorszeniu, biada moim uszom, ponieważ chętnie słuchały pustych słów, biada moim rękom, ponieważ zabierały to, co im się nie należało. Biada mojemu żołądkowi i moim wnętrznościom, ponieważ pragnęły pokarmu, który im się nie należał. Czy święty Józef był właśnie taki? Przypuszczamy, że nie. Natomiast spojrzenie świętego na swoją własną niedoskonałość jest bardzo wyraziste. Przypomnijmy sobie, co Pan Jezus mówi. Do siostry Faustyny na temat jej grzechów, które obciążają jej duszę, chociaż pewnie jako człowiek nie doświadczała tego tak wyraźnie jak święty świętych. Biada moim nogom, ponieważ wyświadczyły mojemu ciału złą przysługę, prowadząc je na złe drogi. Biada mojemu ciału. Ponieważ obróciło moją duszę w pustynię obcą Bogu, który ją stworzył. Piękne słowa. To, o, ta literatura pobożna z tych czasów, przynajmniej w tym apokryfie, jest naprawdę bardzo, bardzo interesująca. Notabene. Można od razu to skojarzyć, przynajmniej mi tak się nasuwa, z siostrą Faustyną, która mówi: Panie, spraw, aby moje ręce były miłosierne, aby moje nogi były miłosierne, uszy, oczy, usta. Tutaj mamy, można powiedzieć, odwrotność tego. Całym sobą byłem niedoskonały. Świętego Józefa ogarnia wtedy wielka trwoga. I to jest ta sama, która dziś przyszła na mnie biednego. Lecz Jezus, Bóg, pośrednik mojej duszy i mojego ciała, wykonuje swoją wolę nade mną. I tutaj wracamy do narracji Pana Jezusa. Kiedy jednak mój kochany ojciec Józef to powiedział, wstałem, podszedłem do niego, Leżącego w trwodze swojej duszy oraz swojego ducha, mówiąc mu. I tu zaczynamy, zaczyna się tak naprawdę cała ta historia o świętym Józefie, patronie dobrej śmierci, który umierał w obecności najświętszego syna i najświętszej żony. Jezus mówi: Bądź pozdrowiony, mój kochany ojcze Józefie. Ty, którego starość jest szacowna, a równocześnie błogosławiona. On odpowiedział w wielkiej, śmiertelnej bojaźni, mówiąc mi: Bądź pozdrowiony wielokroć, mój kochany synu oto moja dusza uspokoiła się we mnie na krótki czas, gdy usłyszałem Twój głos. Spraw, panie, byśmy wszyscy w godzinę śmierci mogli powiedzieć te same słowa. Oto moja dusza uspokoiła się we mnie na krótki czas, gdy usłyszałam twój głos. Jezu mój, panie, Jezu, mój prawdziwy królu, Jezu, mój dobry i miłosierny zbawicielu, Jezu, wyzwolicielu. Jezu sterniku, Jezu obrońco, Jezu, który utrzymujesz wszystko w swej dobroci, Jezu, którego imię jest słodkie w ustach każdego i bardzo łagodne, Jezu, Oko-widzące, ucho-słyszące w Prawdzie. Wysłuchaj mnie dzisiaj, mnie, Twojego sługę, gdy Cię proszę, wylewając łzy przed Tobą. Ty jesteś Bogiem w Prawdzie, Ty jesteś Panem w Prawdzie, jak mi to często Anioł mówił. Szczególnie wtedy, gdy serce moje smuciło się we mnie z powodu ludzkiego myślenia o błogosławionej dziewicy, ponieważ była w stanie odmiennym. Przepiękna litania. I to jeszcze z czasów, kiedy tak naprawdę yy, nie modlono się litaniami w kościele. Ty jesteś Jezus Chrystus, zbawiciel mojej duszy i mojego ciała i mojego ducha. Nie potępiaj mnie Twojego sługi i dzieła rąk Twoich. Ja nie wiedziałem, O panie, o tajemnicy Twojego cudownego narodzenia, ani jej nie znałem, ani też nigdy nie słyszałem, żeby niewiasta stała się brzemienną bez mężczyzny, albo że dziewica porodziła, pozostając nienaruszona w swoim dziewictwie. O mój panie, gdyby to nie było w zasięgu tej tajemnicy! Nie uwierzyłbym w ciebie i Twoje święte narodzenie, nie czciłbym tej, która cię urodziła, Maryi, świętej dziewicy. I wspomina wtedy też taki moment, kiedy Jezus był małym chłopcem, było tam zamieszanie z, poniekąd z nim związane, i w ten czas ująłem Twoje ucho, czyli wziął syna za ucho, zagadnąwszy Cię, powiedziałem. Bądź mądry, mój synu. W tym momencie, karcąc mnie, powiedziałeś mi, gdybyś nie był moim ojcem według ciała, upomniałbym cię za to, coś mi uczynił. Mamy takie, taką retrospekcję z dzieciństwa. I Józef mówi teraz o Panie mój i Boże. Jeżeli policzyłeś mi tamten dzień, sprowadzając na mnie te straszne znaki, to proszę Twoją dobroć, abyś mnie nie osądzał. Ja jestem Twoim sługą i synem Twojej służebnicy, jeśli rozwiążesz moje więzy, złożę Ci ofiarę błogosławieństwa, którą jest wyznanie chwały Twojego bóstwa. Jesteś Jezusem, Chrystusem, Synem Bożym w prawdzie i równocześnie Synem człowieczym. Niestety nie wszystkie apokryfy tak pięknie e, przedstawiały treści duchowe, dlatego też ta legenda e, o Józefie Cieśli jest o tyle szczególna, że jest to jedyny apokryf w pełni od początku do końca poświęcony świętemu Józefowi. Jezus mówi dalej: tak. Nie mogłem nie wylać łez, i płakałem, widząc jak śmierć nad nim zapanowała i słysząc te nieszczęsne słowa, które mi mówił. I następnie o bracia moi pomyślałem o mojej śmierci na krzyżu dla zbawienia całego świata. A moja kochana matka Maryja, której imię jest słodkie w ustach każdego, kto mnie kocha, Powstawszy, powiedziała do mnie w wielkim zmartwieniu. I tu pojawiały się słowa Matki Bożej w tym apokryfie. Biada mi, mój kochany synu. Pewnie umrze Józef, mąż szacownej i błogosławionej starości, twój kochany i czcigodny ojciec według ciała. Powiedziałem jej: O, moja kochana matko tuż spośród ludzi kto nosił ciało nie zakosztuje śmierci śmierć bowiem jest władcą całej ludzkości o moja matko błogosławiona ty także musisz umrzeć jak każdy człowiek przypominam że do dzisiaj nie zostało rozstrzygnięte czy matka boża e, zasnęła i została wzięta do nieba czy Umarła, a po czym została obudzona i wzięta do nieba. Spora część teologów skłania się ku tej drugiej wersji, między innymi dlatego, że również jej syn Bóg Człowiek, Jezus Chrystus, też umarł, mimo swojej o wiele wyższej godności, i został wskrzeszony i powołany do życia. Tutaj mamy taką intuicję na ten temat z czasów starożytnych. Czy to będzie Józef, mój ojciec, czy Ty, moja błogosławiona matko, wasza śmierć nie jest śmiercią, lecz wiecznym, nieustającym życiem. Również ja sam umrę za wszystkich z powodu ciała śmiertelnego, które nosiłem. Teraz jednak, o moja kochana matko powstań, wejdź do błogosławionego starca Józefa. I dalej jest opowieść. Ona powstawszy, weszła do pomieszczenia, gdzie leżał, i znalazła go, gdy objawił się nad nim znak śmierci. Ja zaś sam, moi kochani, usiadłem u jego głowy, a moja matka usiadła u jego nóg. Chociaż skierował on swoje oczy na moje oblicze, nie był w stanie rozmawiać. Ponieważ godzina śmierci zapanowała nad nim. Kiedy później skierował swoje oczy ku górze, wydał głęboki jęk. Ja trzymałem jego ręce i nogi dłuższy czas, podczas gdy on patrzył na mnie i błagał: Nie pozwól, aby mnie zabrali. Teraz już widzicie państwo, jak daleko sięga geneza tych wszystkich obrazów umierającego świętego Józefa, przy którym siedzi jego żona, jego syn. Kiedy moja matka kochana zobaczyła, jak dotykałem jego ciała, ona także dotykając jego stóp, wyczuła, że tchnienie gorączki ustawało, opuszczając je. Powiedziała mi szczerze, i znów słowa Matki Bożej. Dzięki niech będą tobie, mój kochany synu, ponieważ od tej godziny, kiedy położyłeś swoją rękę na jego ciele, opuściła go gorączka. Oto jego stopy i jego piszczele są zimne, jak lód. I wtedy pan Jezus zwraca się do tego. Rodzeństwa z tego rzekomego pierwszego małżeństwa świętego Józefa, i, i, i mówi, że teraz jest właściwy moment, żeby mogli się też pożegnać ze swoim ojcem. I te dzieci przychodzą. Jego córka Lizja rozpacza z powodu jego odejścia. Wspomina też wcześniejsze odejście swojej matki. No i wracamy tutaj do opowieści Pana Jezusa. Ja sam również i moja dziewicza matka Maryja płakaliśmy z nim, ponieważ zaprawdę nadeszła godzina śmierci. Jezus, który płacze nad łazarzem, Jezus, który płacze nad Jerozolimą, płacze nad, z powodu nadchodzącej śmierci świętego Józefa. I zaczyna się sam moment śmierci. Bardzo ciekawie w tym apokryfie są też przedstawione zaświaty. Oczywiście to jest wizja eschatologiczna, typowa dla tamtych czasów, ale mamy takie wspaniałe intuicje i przeczucia. Posłuchajcie Państwo. Tymczasem ja, spoglądając w stronę południową, zobaczyłem, jak śmierć zbliża się do domu i później mówi, oraz diabeł. Południe. W Egipcie było traktowane jako miejsce zła, miejsce z którego nadchodzi śmierć. I razem z tą śmiercią i diabłem szedł tłum przybranych w ogień, z których ust wychodziły dym i siarka. Napełniają oni bowiem swoje oblicze gniewem przeciw każdej duszy, która wychodzi z ciała, szczególnie. Przeciw grzesznikom, w których znajdują małą cząstkę samych siebie. Można by dodać choćby małą cząstkę. Pamiętacie Państwo te średniowieczne, iluminowane kodeksy, w których jest pokazana ostatnia chwila śmierci, kiedy jest ostatnia okazja, by demon mógł skusić odchodzącego? I ta scena walki duchowej, która dzieje się nad nadłożem umierającego, no to, to mamy dokładnie taką sytuację. Widzimy nadchodzącą śmierć, Pan Jezus ją widzi, bo inni nie widzą. Oprócz Józefa, który, tam, który to spostrzega. I widzimy jakieś postaci w ogniu, które próbują w ostatniej jeszcze chwili dosięgnąć człowieka, w którym jest choćby jakaś mała część grzechu. Kiedy mąż z szacownej starości zobaczył, że śmierć była razem z nimi, zapłakały jego oczy. W owej godzinie dusza mojego ojca Józefa wybuchła wielkim wzdychaniem. Wstałem natychmiast, grożąc diabłu i wszystkim, którzy z nim byli. Oni jednak wszyscy uciekli ze wstydem i trwogą. To jest ten moment, w którym y, wielu świętych umierając właśnie wzywało najświętszego imienia Jezus. Y, y, czy tak jak później wiele świętych, Jezus, Maryja, Józef, święte imiona wy, wypowiadane w chwili odejścia z tego świata. I tu pojawia się bardzo, takim moim zdaniem nawet wzruszający tekst kiedy jednak śmierć widziała, i zagroziłem mocą ciemności, wyrzucając je, aby żadna z tych mocy nie była nad nim, przestraszyła się. Śmierć, która onieśmielona, boi się podejść do umierającego Józefa, ponieważ stoi przy nim jego syn, Jezus Chrystus. Wzniosłem modlitwę do mojego ojca. Mówi Ojca dużą literą, czyli chodzi o Boga Ojca, wielce miłosiernego, mówiąc: I tu są y, fragmenty tej modlitwy. Mój Ojcze i Ojcze wszelkiego miłosierdzia, podkreślam cały czas, y, odkrycie miłosierdzia Bożego wcale nie jest charakterystyczne dla naszych czasów. Ojcze prawdy. Oko widzące, ucho słyszące, wysłuchaj twojego ukochanego syna. Ja nim jestem, gdy cię proszę za dziełem rąk twoich, za moim ojcem Józefem, abyś mi posłał wielki chór aniołów z Michałem, zarządcą dóbr, i Gabrielem, dobrym posłańcem światła, aby szli z duszą mojego ojca Józefa. Anielski orszak, niech Twoją duszę przyjmie. To jest dokładnie to. Dlatego bądź miłosierny dla duszy Mojego Ojca Józefa, gdy przyjdzie do Twoich świętych rąk, bo jest to godzina, w której potrzebuje On miłosierdzia. Każdy z ludzi, który się narodził na świat, który poznał, Dobro i zło potrzebuje miłosierdzia mojego dobrego Ojca, gdy przyjdzie, gdy dojdzie do godziny śmierci, i do przybycia, do przejścia szlaku wędrownego, oraz do strasznego trybunału i obrony. Zapowiedź tego, że każdy musi być osądzony. Zapowiedź tego, że każdy potrzebuje miłosierdzia i że każdy stanie przed Sądem Bożym. Kiedy oddał swego ducha, pożegnałem go. Aniołowie wzięli jego duszę, zawijając ją w prześcieradło szczystego, jedwabnego bisioru. Przypominam, że bisior to jest najdroższa tkanina starożytności. Chyba nawet do tej pory najdroższa tkanina świata. Pamiętacie też Państwo, że chusta z Manopello właśnie jest wykonana z bisioru. Do tej pory nie wiemy, w jaki sposób wizerunek twarzy Pana Jezusa znalazł się na tym, na tym bisiorze, ale tu właśnie ma. Podkreślenie tego, jak wyjątkowo cenna była dusza świętego Józefa. Ja spowodowałem, mówi Pan Jezus, aby Michał i Gabriel strzegli jego duszy ze względu na moce znajdujące się na drodze, i dlatego aniołowie śpiewali przed nią, aż przekazali ją mojemu dobremu ojcu. Za niej się na wyżyny nieba. Ta pieśń ma bardzo głębokie i dawne korzenie. Powiedziałem do dziewicy, do matki, mówi syn: O Maryjo, matko moja, gdzie są teraz wszystkie dzieła sztuki rzemieślniczej, które on wykonał od swojego dzieciństwa aż do tej pory? Wszystkie przeminęły w jednej godzinie, tak jak gdyby w ogóle na świat się nie narodził. To podkreślenie, że, że tak naprawdę przemijalność dotyka wszystkiego. Starożytni jeszcze mówili wśród oj tekstów Ojców Kościoła: Można znaleźć takie fragmenty, że zachowały się rzeczy zrobione jeszcze według krewnych przez samego Józefa, jakaś tam socha, jakiś pług, jakieś tam inne rzeczy, wykuwane nawet z metalu. Pan Jezus tutaj podkreśla, nietrwałość odszedł ojciec Józef. Wszystko inne, cóż znaczy bez Niego. Przyrodnie rodzeństwo, które jest opisane, w tym apokryfie, właśnie się zorientowało, że Józef odszedł, zaczyna rozpaczać, płakać. Jezus mówi: Ja powiedziałem im: naprawdę umarł. Lecz śmierć mojego ojca Józefa nie jest śmiercią, lecz życiem wiecznym. Wielkie są rzeczy, które. Otrzyma mój kochany ojciec Józef, bo od momentu, gdy jego dusza odeszła z ciała, zakończyło się dla niego wszelkie cierpienie. On wszedł do Królestwa Wiecznego, zostawiając za sobą ciężar ciała, zostawiając za sobą ten świat pełen wszelkiego cierpienia i wszelkiego starania oraz pustki. On wszedł, do miejsca spoczynku mojego ojca, który jest w niebiosach niezniszczalnych na wieki. Dla mnie osobiście też wzruszające jest to, że w tym tekście Józef nie umiera jak starożytny mędrzec, wojownik, wzór do naśladowania, stoik. To było powszechne w tych czasach. On umiera jak człowiek, słaby. Niepewny swojej wieczności, świadomy swojego upadku. Wtedy całe miasto, Nazaret i Galilea, cała, zebrali się wszyscy, spędzili cały dzień na opłakiwaniu go. O godzinie zaś dziewiątej tego dnia kazałem, aby wszyscy wyszli. Godzina dziewiąta no to jest piętnasta, czyli to jest ta godzina, która jest, można powiedzieć, zapowiedzią śmierci Pana Jezusa na krzyżu. Prosząc mojego dobrego Ojca, który jest w niebiesiech, Modlitwami niebiańskimi, jakie wypisałem moimi własnymi palcami na tablicach nieba, zanim przyjąłem ciało w Maryi świętej dziewicy. I w tym momencie, gdy powiedziałem Amen, przybyła wielka liczba aniołów. Jezus namaszcza. Józefa robi to bardzo tak intymnie, sam na sam, zawija go, jak przystało na kochającego syna w drogie płótna. I później Jezus mówi: „A ja położyłem moje ręce na jego ciele, mówiąc, niech przykry zapach śmierci nie zapanuje nad tobą.” Niech się nie podrze w ziemi twoje odzienie pogrzebowe ni ciało, którym cię przeodziałem, lecz niech przetrwa z tobą aż do dnia uczty tysiąclecia. Włosy twoje niech się nie starzeją, te włosy, których ja często dotykałem moimi rękoma. O mój kochany ojcze Józefie, to co jest dobre, stanie ci się. I tutaj jest taka dygresja do. Czytelników, że każdy, kto w dniu świętego Józefa, w dniu Jego święta, popełni jakieś czyny miłosierdzia, będzie w sposób szczególny wynagrodzony. Tego ja sam po błogosławie ofiarą niebieską. Ani też nie pozwolę, żeby temu, kto da chleb biednemu w rękę, brakowało czegokolwiek z dóbr tego świata po wszystkie dni jego życia. Tych, którzy dadzą szklankę wina w rękę obcego lub w doby, albo w sieroty w dniu Twojego wspomnienia, powierzę tym, abyś zaprowadził ich na ucztę y, tysiąca lat. Podkreślone jest, jeżeli z okazji święta dla uczczenia świętego Józefa dokonamy z czynów miłosierdzia, na pewno będzie to wynagrodzone. Ale też jest napisane, że jeżeli ktoś jest tak ubogi, że nie ma się czym podzielić, a zrodziwszy syna nazwie go imieniem Józef, aby wsławić twoje imię, nie nawiedzą jego domu ani głód. Ani zaraza, ponieważ w nim przebywa Twoje imię. Coś pięknego. Następnie zaś wyniesiono go do grobu, a kiedy kopali przy wejściu do jaskini, aby otworzyć jej wejście i, zło i złożyć go obok Jego ojców, ja przypomniałem sobie ten dzień, w którym uchodził ze mną do Egiptu, oraz te. Wielkie trwogi, które przyjął ze względu na mnie, dlatego rozciągnąłem się nad jego ciałem, opłakując go długi czas. Piękne. Jezus, patrząc na otwieranie grobu, przypomina sobie, jak był dzieckiem i ile zawdzięczał świętemu Józefowi. Jezus mówi, o śmierci, która wzbudzasz wiele łez i liczne narzekania. Wszakże ten, który jest ponad każdym, dał tobie tę cudowną siłę. Lecz nagana nie jest skierowana przeciw śmierci, ale przeciw Adamowi. Śmierć bowiem nie wykonuje niczego bez rozkazu mojego ojca. I również wtedy. Był tam mój dobry ojciec, posyłał ją do człowieka. W czasie jednak, gdy ona chodzi za nim, czyli za człowiekiem, słyszy wyrok przychodzący z nieba. Jeśli jest to wyrok przychodzący na trwogę i pełen gniewu, to i sama śmierć przychodzi na trwogę i gniew. Czyli znów mamy tutaj właśnie tą taką zapowiedź, jakie życie, taka śmierć. Gdyby Adam nie był posłuszny mojemu dobremu ojcu, nie sprowadziłby on śmierć na niego. Kiedy to powiedziałem, obejmując mojego ojca Józefa i opłakując go, otworzono drzwi grobu. Złożono w nim jego ciało, obok ciała jego ojca Jakuba. I kończąc, drodzy Państwo, Jezus mówi tak, każdemu, każdy człowiek umrze. Nawet Henoch i Eliasz, którzy zostali wzięci do nieba, oni też kiedyś umrą. A nadto powiedzieliście mi o Henochu i Eliaszu. Gdyby nawet dożył dziesięć tysięcy lat, musiałby z konieczności umrzeć. Mówię wam. Ile razy Henoch i Eliasz pomyślał o śmierci, chcieliby już umrzeć. Mieć za sobą tę wielką konieczność ciążącą na każdy. Święty Józefie, patronie dobrej śmierci, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Dziękuję Państwu, Piotr Podlecki.